ale zaistnienie w świecie nie zmienia go nic innego. Pytacie, dlaczego? Kiedyś chcieliśmy przyjść. No i tak się wszystko pokręciło. Zresztą, zobaczcie sami. Nasz panią trudno wytrzymać. Ona jest okropnie uparta i tyle wymaga. Moja mamusia mówi, że pani jest konsekwentna. Cicho, Lidia, kogo ty mówisz? Pani zawsze musi wszystko zauważyć i niech na tylko ktoś spróbuje nie odrobić lekcji. Prawda, Igor? Witajcie. Witajcie, dzieci. Słyszałam, że macie jakieś kłopoty. My? Właściwie to nie. Tylko czasami zresztą pani nie trudno wytrzymać. Bo nasza pani jest podobnie uparta i tyle wymaga. A moja mamusia mówi, że... Pani zawsze musi wszystko zauważyć i nikt na tego ktoś spróbuje nie odrobić lekcji. No to na szczęście ja tu jestem i zaraz tam nie zaraz. Pani? Przepraszam, a kim właściwie pani jest? Jestem wróżką z Bajeru. I właśnie pomagam takim osiołkom, takim milutkim dzieciaczkom jak ty. Zaraz zobaczycie. Sprawię, że wasza pani zmieni się nie do końca. Czy jest ktoś, kto ma dzisiaj gotowe głosowanie? Coś podobnego. Nie, po prostu nie do wiary. Żeby tyle stron zapisać, to skandal. A jaka strata czasu. I ty, Emilku, odrobiłaś? Nie wstydź ci? Masz mi coś do powiedzenia? No brawo, Iwa. Popatrzcie, jaka piękna, czysta karta. Bierzcie przykład Igora. Dostajesz 6 od dziennika, a reszta 1. Emilia Roberta? Jestem. Wstanie, jak mam robić. Ale ja stoję, proszę pani. No natychmiast siadaj. Albo wstań. Albo lepiej siadaj. Albo wstań i powiedz mi, już lepiej nic nie mów. 1. Ale proszę pani, pani nie dała mi nic powiedzieć, a ja naprawdę umiem. Tym gorzej dla ciebie. 1. To niesprawiedliwe i niekonsekwentne. Masz rację. Bardzo ładnie powiedziane. Niekonsekwentne. No to może zróbmy sobie przerwę. Proszę pani, przecież nie było wcale dzwonka. Jest lekcja. Właśnie, właśnie mówię, że w związku z tym zrobimy sobie przerwę. Nieźle mu przyłożyłeś. No nie dobrze. A ciebie, Kasper, poproszę o dziennicę. Za to, że dałeś się pobić, przyjdziesz poduszką z mamą. Ludzie, co się dzieje? Co się stało z naszą panią? To wszystko sprawa tej wróżki, tej całej listy bajery. Trzeba ją koniecznie odszukać. Faktycznie nie wiem, co z niej luz bajery. Sprawię, że pani z niej się nie do poznania. No i super. To niech teraz robi tak, żeby znów była taka jak księdza. Co się stało? Czy ja zasnęłam? Dlaczego siedziałam w twojej klasy? Przepraszam bardzo, trochę się zamyśliłam. Nie traćmy więc czasu. Czy ktoś mi odrobił jakieś zadania?
Thank you.
i cieszymy się, że dostrzegacie różnicę między zaczarowaną Karą a tą, która naprawdę na co dzień z wami pracuje. Że jest dzisiaj w zasadzie Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto tak naprawdę wszystkich pracowników szkoły, ale też wszystkich tych, którzy w tym procesie edukacji biorą udział, a więc was, naszych uczniów, rodziców, którzy z nami się kontaktują. Mam nadzieję, że nasze wspólne chwile, które będziemy spędzać w szkole, będą zawsze jak najbardziej przyjemne, że będziecie zadowoleni, uśmiechnięci, będziecie nam przynosili bardzo dużo radości. Moim koleżankom i kolegom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę, żeby każdy dzień pracy był dniem radosnym, szczęśliwym i efektywnie spędzonym z naszymi uczniami. Życzę nam wszystkim zdrowia i tego, żebyśmy w spokoju mogli pięknie pracować i wy, żebyście pracowali na swoje efekty, a dla nas będą to również efekty, które przynoszą nam bardzo wiele satysfakcji. I nie przedłużając, chciałam wam powiedzieć, że pod koniec roku zdarza się zawsze tak, że należy wytypować uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania i zachowania, do nagrody wójta gminy Słupsk. Muszę wam z radością powiedzieć, że za ubiegły rok szkolny wytypowaliśmy 8 takich uczniów i wszyscy nasi uczniowie otrzymali stypendium wójta gminy Słupsk. Przeczytam teraz nazwiska osób. Niestety część z tych uczniów nie ma ich wśród nas, a to dlatego, że są absolwentami naszej szkoły. I tak,